moi drodzy, z tej strony Kino. Ze mną jest Madzia. Jestem, cześć. I witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima. Dzisiaj będziemy gadać z rycerzem. Paladynem. Tej kapliczki musi oznaczać, Gerberem. Że Wyrtur nie tak. żyje. A zdradzeni nie mają. Coś nam przesunęło, czy mi się... Co? O czym ty mówisz? Wampirem? No proszę. To by wiele wyjaśniało. Ej, tu się coś rusza, co mi się wydaje. Duszy, cieszę się, że to się nie rusza. Owsiki? Co tu się stało? Nie wiem, bo mamy jakąś tą. Bo to oznacza, że wciąż jest nadzieja, że porzucą swą nienawiść. Światło się przesuwa! No. Po boku. A już myślałam, że wiesz, po naszej rozmowie jakieś złe bakterie ci mózgu panowały. Wiesz, przepełzły. No. Nie, nie. Próba odzyskania. A w ogóle skończyłyśmy nad ranem, odcinek zaczynamy w nocy, ale że tak powiem, musiałbym sobie popychać pierdołę. Tak, miałyśmy ważny temat do omówienia. Owszem. Wiecie, patologie, siłownie i tak sprawy. I urywanie głów. To swojej urywa, już ci powiedziałem, bo mówię. No, no. Przepraszam, to było w mojej sypialni i to ona przyszła. No, patrz jaki ładny. O, będę masz strzały. Sama, o. Idź do Serany. Gdzie jest ta torba? Tu stało. Jeśli mogę jakoś pomóc. Przeteguj, żeby był dzień. Musimy mieć słońce. Nie wiem, czy ty się już teraz dozrobić, czy po zabicie ojczulka, ale może już się da teraz. Bo jest achievement właśnie z łukiem Ariela i byśmy sobie zrobiły. Okej. Okay. Bo ona jest wampirzycą, więc musi tam umoczyć strzał w swojej krwi. No. Wiesz jeszcze szczegóły tego mojego snu? No. Ja ci zaraz dam szczegóły snu. I musisz strzelić tą strzałą w słońce. Pokaż w ogóle, jak masz te strzały, bo może już masz jakąś umoczoną. Czekam, że co w ogóle ten łuk ulubiony wrzucić. Co wrzuć? Zamiast Zephyra. A ja nie wiem, czy on nie jest wcale lepszy. Pokaż Zephyr. A nie, lepszy jest. Dobra. I pokaż strzały. Masz poświęcona słońcem elfia strzała. To? Mam to założyć? No to sobie załóż, tak. Ale zagadaj jeszcze z nią. Mi się wydaje, że ona musi najpierw w krew wsadzić. To chyba jasne. Oby miała teraz okres. Będzie nas ścigał przez resztę naszych żyć. Już od dawna o tym. To niełatwe. Nie. To musi się skończyć. Mm-hmm. Jeśli wrócimy do zamku i otworzymy drzwi frontowe Skopniaka, znajdziemy się po uszy w jego... Najpierw wróćmy do Israna i powiedzmy mu, czego udało nam się dowiedzieć. Dobrze. Jestem przekonana, że użyczy nam jednego miecza lub dwóch. Trzeba ci czegoś? To brzmi jak część proroctwa. Pewnie. A masz może jakieś strzały? Uporajmy się z tym. Dobra. No i teraz bier i... Zobacz właśnie, czy to masz założone. O, to. Mhm. I dawaj w słoneczko. No i zachmurzone. No tam masz. Gdzie mam? O tu. O i teraz walisz. Jest! Mam achievement! Zrobiłeś to. Co? Widzisz, co się dzieje na ekranie? Widzę. Cały czas się patrzę. To tak ma być? Tak. A teraz idziemy tam, gdzie nam każą. Watson! Ten, morda! Daj znać. Przynajmniej ty. Dobra, przystępuję. Watson! To tylko słoneczko czerwone, no uspokój się. Słoneczko może być czerwone, mordo. Się pies przejął, mordek ma. Dobra. Może myślę, że już koniec świata następuje, no bo ja tam wiem. Czekaj, bo nie kumam, gdzie mam iść. Tam. No masz wyjść po prostu stąd. To ja się tepam jak głupia, a tu... No nie możesz się tepnąć chyba teraz, bo jesteś wewnątrz. Nie wiem, sprawdź.
Gdziekolwiek sprawdź. No już. Widzisz, mówiłam, że nie możesz. To wyjdź na dwór, tak jak wcześniej stałeś. Chyba na dworku możesz. Gdzie to było? Tu? Tam? Siam? Nie wiem. O, balkon, tak. Tam. Spróbuj to. Tak jakbyście zatęsknili za ekranem wczytywania. Coś tam sobie przeleciało. No właśnie też się wydawało. I zobacz, czy teraz możesz się gdzieś tepać. No, no, tak możesz, mogę. Dobra, to idź z rano. On tak, jest na samym krańcu, tam w kącie, prawo, prawo. Obróć się. Mogę się obrócić. No mapę. Prawym bodajże. Łapiesz mapę. Czekaj, i... mam. Niżej toż tam w kącie, musisz obrócić, bo nie zobaczysz, toż ci mówię. O, tu. O, widzisz jak ładnie. Widzę ładnie. I tyle było z widzę ładnie. Schować ten mijaczek, ubiję to. By dawno sprzątali, bo kurz się uniósł. Czekaj, aż program zacznie działać. Skyrim. Już myśmy dopiero zaczęły. O. Nie ogarniam, jak ta gra działa podczas nagrywania, ale ma jakieś swe fazy. No, to tak. O, widzisz, że teraz też jej się coś nie podoba, bo worek założyła. Wierzyć, że podniesie rękę na swoich pobratyńców? Może oni się nie myją. Wygląda na to, a nie, że tu gdzieś łazienka. Pozwól tylko, że ale rzeka nie opodal. Świtu i będziemy mogli wyruszyć. Myślę tak, ale chyba nie do końca chodzą. Dobra. Zyskaliśmy przewagę. I sram. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. Wiedziałem, a nikt. Wszyscy, zbierzcie się wokół. Chodźmy, nie mamy całego dnia. No ja... Dawno nie widziałam, że ktoś tak zapylał. Tam w ogóle wyjebongo, hej wyjebongo. Dobre to było. Co się blondos będzie śpieszy. Cały czas miej się na baczności. No dobra, Isran, dawaj. Cel jest dla słabych. Fen jest za słaby. Czy ja już mogę? Uważać nawet pomimo ty, no to... przygotowań. Te potwory mogą uderzyć na nas. Nie ma, on musi się wygadać, najpierw skończy gadać, a pierwej... oczy szeroko otwarte. Ale on już do mnie nic nie gada. No on tam do wszystkich chyba gada, nie? Już? Teraz pójdę. Wampiry nie okażą nam żadnej... No myślę, że jest to samo. Już to udowodniły. Co masz zadanie, pokaż. Nie to. Porozmawiaj ze stroną. Strzeż się. Jeśli mamy przeżyć, warto pamiętać. W przypadku udało mi się przetrwać tak długo, ponieważ nie podejmuję ryzyka. Zacieram po sobie ślady. Dlaczego mogę pomóc? I mam oczy otwarte. O co chodzi? Dobra, kup jedno mu to szkolenie, to tam 200 zł może się otwajkuje. Ich zadanie. Musieli. Walczyli z wampirami wszędzie, gdzie. Cóż, przynajmniej. To jakieś niewydarzone jest. Dalszej nauki. Pokażę ci, co potrafię. Jej oczy szeroko otwarte. Wiesz co, wyjdź i wejdź jeszcze raz do zamku. No, żeby się nie sam popsuł. W razie czego. No i właśnie, zobaczmy. Jeszcze jeden, jeszcze. 100 lat, niech żyje. Chociaż to wampir to będzie żył. W sensie ona. No przynajmniej będzie szczera. No komu? Wiedziałem, a nikt mi nie wierzył. Bądź w pogotowiu. To co, to się trzecia? Dobrze się miewasz? Ty, on wygląda jak książę ze Shreka. Ze sobą. O, widzisz, bo ten jełop musi zobaczyć coś niewidzialnego w sobie. Jakie bądź czyta, nie przeszkadzaj mu, niech on się skupi. Co on czyta? Niewidzialność! Chyba audiobooka! Cały czas miej się na baczności. Jeśli możesz,
unikaj snu. I to jest ten plan, kiedy mamy ograniczony czas. Przez to, żeśmy się zagadały, nie wiadomo, czy zdążymy nagrać dwa odcinki. I ci się gra budże! Dobra, gadaj z tym, może już się nasłuchał. Zbyt długo pozwalaliśmy, by te wampiry zatruły naszą noc i zabijały naszych ludzi. Ej, może wszyscy się ustawili. By odpowiedzieć. Ten się audiobook przełączy. Słuchaj, ten z czerwonymi włosami to przypomina natomiast tego, Asterix i Wikingowie to taki podobny. Na pewno on tam grał. No na 100%. Potem go zatrudnili w Skyrim. Ruszymy na ich terytorium. Zniszczymy te przeklęte wynaturzenia, by już nigdy nie kalały naszego świata. Tego nie skomentuję. To nasza walka. Ten jakiś taki ulizany, to będzie gej. O! Klask. Widzicie, ładnie przeczytał audiobooka. Powiem ci, że z synchro to mają gorsze niż Rubika, nie? Masz już. Cię zatrybił. Dobrze wypocznij, przyjacielu. Spotkamy się przed zamkiem. A czemu patrzę w sufit? Może ty tam coś widzisz? Buzię w tym tęczu, czy co? No bo. Ale klask, ty mieli dobre. Czy ty się chcesz ze mną spotkać? Gdzie ty się chcesz ze mną spotkać? Tam. No i będziemy tu siedzieć. A no, idziemy czaskać starego poryło. Kuni! No elo kuni. O, Tosia. Ale to nie nasze, to te gamonie sobie wzięli. No. Nie wzięliśmy sobie Tosi. Chociaż dobrze, że nie wzięliśmy tutaj Tosi, bo jak ostatnio wzięliśmy tu Tosię, to nam umarła. No, fakt. Co lepiej nie ryzykować. Czekaj, tutaj te gargulce się budzą teraz tak. To ja się. A ja sobie pójdę, tu, tak. Tu. Mamy kolegów, niech oni to załatwią. Słusznie. Ty to chyba nasz... O nie, wampirza. Nieważne. Nie mogłam złapać syfa, bo nie oberwałam, dobra. No, wypadałoby też to, miałeś pilnować. Ale morda, wstajesz? Nie, to nie. Czy jest wampir, czy jest nasz? Nie ostanie się żaden wampir. Dobra. Przyszły teściu, nadchodzę. Dawno się widzieliśmy, nie? No. Mógłby zostać w tej ładnej formie, znaczy ładnej. No będzie w tej brzydkiej niestety. Ach, dupa. Piesku. Kiłysę troszkę. Dobra, lej tu tych, ale tych złych, nie naszych. Czekaj, bo ich tutaj coś... Mnie bardziej zastanawia, dlaczego ty się dajesz układać. Ty bo mnie przykoło puśkali do ściany. No. Lecz się. No. Co to za gangbangi są? Come on. Weź odporność na magię. Mam na ogień. Nie mam odporności na magię chyba. Weź energiczne uzdrowienie. No będzie miałeś. Kondycję zresztą też sobie rozgolni. No i dobra, ile ich? Nie pituj się. Ja wyjdę z tego bez syfa, to będzie ten, cud nad Wisłą, nie? No Jezu, wpadłeś do burdelu i się dziwisz, że syfy chodzą. O! Tośka im powiedziała co i jak. Chociaż raz. Tosia 2-0. Może się wkurza, jak się dowiedziała, że Tosia 1-0 tu zdechła. Taka zemsta. Tak. Patrz, jak się cieszy tu w ogóle. No właśnie widzę, że tam aktywne efekty. Oj, nie,
Nie masz co, tak, masz wampiryzm, ale na razie to zostaw. Czy my to dopiero się wyleczymy. No, bo to, wiesz, musiałabyś mieć 50 takich mikstur. To nasz. Widzisz, że on. On taki ładny, to tam... No ale widać, że bez syfa, tak? To jest sereny. To będzie syfiasty. Okradnijmy sobie regał. Widziałam, że się nie powstrzymasz. Oj, no bo może jakaś książka się przyda. Dupa. W drugim coś ciekawego? Z cyklu wszyscy walczą, a kino okrada regał. No to takie kiedy bardzo często mam w grach, to się widzowie śmieją, że a dobra, to wy sobie walczcie, a ja sobie jem. To na tej samej zasadzie. Tak, usiądź sobie. Tylko, że ja kradnę. No dobra, ale nie wspomagasz walki, tak? Owszem. Idziemy do katedry. Serano, kochani. A! Widzę, że nadal trzymasz się. Elo. Wiesz, dlaczego tu jest... Że jestem takim koteczkiem, że... Ogólnie, że to chyba tutaj jego powinniśmy pokonywać łukiem, ale ja go i tak mieczem ucipałam. Wszystko, co ci dałem. A jakoś tak odrzuciłaś dla tej... A gdzie reszta ekipy? Kuferek. Pusto. Ale nie wiem, czy on się nie zapełni, jak on umrze. Chyba oszalałeś. Ty walczysz sama. Jak walczę sama? No, Serana ci ewentualnie troszkę pomoże, ale ekipy nie. Dość tego. Nie. No to mamy pozdro 600. Proszę, widzę, że ten smok ma kły. Twój wiesz co? I dobrze, że on w sumie ma tą przepaskę. Jaką jest wpływ twojej matki? No. A tam taki mały tiri. Ale brzuszek ma całkiem niezły. W przeciwieństwie do niej nie boję się ciebie. O, taki. Już nie. A ty no za srebrny jak dla mnie. No dobrze, ale kształtem, a nie jakiś piwny ogon. Tak. Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, aż... No nie, bo oni tu wino piją. Niewielka cena za wzmocnienie. No, od wina też się trochę tyje. Wino ogólnie ma więcej kalorii niż piwo. Straciłem córkę. Zmarła w momencie, gdy zaakceptowałaś. Tak, to prawda. Dobra. Szansę oddania. Dasz tego. W nie. Porządku, oddaj łuk. Dobrze, więc. Dobra, to masz łuk i ja spadam, nara. Nie zdziwiłam się, gdybym zrobił takiego misklika. Co to jest, no? Czy oni nie mogą walczyć sami, tylko zawsze sobie przyzywam jakąś kłodę? Dobrze, lej córkę, a ja sobie poleję ciebie. A to jego. Przyzwyczają się, że jak niebieskie, to strane. Gdzie? Jezu, czekaj. No łukuj, łukuj. Też ty będzie nie jest, za tobą. Na górze. Na balkonie, tam. No ty nie masz, ty panienka, ty w Julię się bawisz? Nie jestem Romą, chodź tu. Może to teraz, bo to włosa, czy różpunka. Z cyklu miesiąc później. No i idźcie do niego z mieczem. No przecież. Czekaj, bo schodów nie dowieźli. To masz takie krótkie nóżki, nie? Ciężko przebierać. No, lej dziada. Czemu ty za nim chodzisz, nie go siekasz, że ja się zapytam? Ty czegoś nie ogarniam. No lej. No podejdź jeszcze raz. Ty bądź się zakończył chyba. Ja się wstego. Mówoka odstawia. No. W Jordana, nie? No. Co, do, wyciągnij ten łuk, cholero, miecz w sensie. No Jezus Maria, czy on tak będzie łaził? Tak będzie i zaraz jeszcze znowu sobie otoczkę zjadę. Tak to podobno. Kolegę ma. Dobra, nie bij go, niech Serena się z nim bawi. Gdzie jest... No, lej go, bo on się tam leczy na tej fontannie. Miej na uwagę. Żartujesz? Nie. Ty nie mogłaś tego od razu?
A myślałam, że się może rozmyśli jednak. No i od razu miecza w łapę i jaja. Jakie jaja? Sadzone. Dobra, Serena, bliżej tego garbunca. To jej już jej. Chyba. No gdzie ten padalec? Sam. Ty czekaj, bo tak trochę oberwałam. No trochę te. Dobrze, a w ogóle chyba najbardziej nieogarnięta walka ever, gdzie on jest. Nie, czekaj, bo oberwałam. Był jeszcze taki jeden, co też się tam teleportował, tu tam. Dość gierek. No Jezu, o, przestań, że łazić! Mówiłam, że się uleczył trochę. Lej! Na co ty czekasz? No przecież go tłukę! No właśnie widzę, jak ci te miecze latają. Ten dziad się teleportuje non stop. No teleportuje się, na co ci poradzę. Tam jest Jorgo. Tu nie ma schodów! Już wiem, już idę na ten. Jeszcze mi tu gargulca posłała, jak ja się teraz nie przycisnę za gargulcem. No lej go, lej, bo się zbloczył. Lej, jeszcze raz. Bierz łuk szybko. W ogóle, zobacz, w locie zmieniam broń. No, pięknie. Siepaj. Nie! Pum. Pum. Czekaj, bo on jeszcze będzie się gdzieś teleportował. Chodźże tu padalcze! Plecy, tu. Tu. No biegaj za nim, biegaj! Nie widać, że... Bawi się w tego. No i teraz, dawaj, dojeżdżaj go. Ile on się wyleczył niby? No bo chwilę stanął, jeszcze raz, dawaj. Nie, no teraz to zdedził. Nie, idź tam i go lej. No, teraz zdedził. No przeszukaj go. O. A bierz wszystko. Zobacz kuferek. Jak mój kuferek? O. Też pusty. Myślałam, że się zapełni. No to załatwiamy. No dostałem jakiś achievement. Sąd krwi. A to super, że ty widzisz, bo ja nie widzę. Aha, to się dowiedziałeś przynajmniej. To szanowani wojownicy. Oczywiście, jeśli planujesz jeszcze jakieś przygody, właśnie to chciałam usłyszeć. O, nie chcę się stać z wampirem. Bestia w końcu została zgładzona. No co ty nie powiesz, ty tu żeś przyszedł, kurde. Nie martw. Odeszło razem z nim. Nie, no w ogóle. Rozumiem. Random, ty chcesz go zabij, a ja sobie przejdę na gotowe i. Myślę, że mój ojciec umarł. Ale jakie atrakcje to masz? A to był po prostu. Koniec pewnego rozdziału. Tak należało postąpić. Nie inaczej. Myślę, że chyba... No, raczej nie inaczej. Że udało ci się osiągnąć znacznie więcej. Możecie skończyć, bo ktoś chciał skończyć odcinek? Nie, oni jeszcze tak trochę porozmawiają. O, czekaj, idę. Udało nam się pokonać ojca Syreny i w sumie to mamy chillout. Teście się pozbyliśmy, teściowa zamknięta w zaświatach. GG! Ja nie wiem, co jeszcze z teściowej, jeszcze gadać nie będziesz. Na dobrą sprawę. No nic. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnym i standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, widziane. Pozdrawiam z kina, ze mną była Madzia. Byłam! Trzymajcie się i cześć! Pa!